Naprawa jest drogą po gwarancji tego problemu, gdy pobieram i półtorej kartki. Korzystam tylko z drugu bezprzewodowego na telefonie i z żadnego innego komputer niesprawny. Mało skudzone porty, więc odpadł. Poza tym i tak nie korzystam z niego prawie, bo mi niepotrzebny. Wszystko robię na telefonie. Po przepuszczeniu półtorej kartki w połowie staje jakby przymierzała się do drukowania, ale nagle była przytomniona, że papier, który niezmiennie jest taki sam i do wczoraj wszystko drukowała pięknie, nawet nie pomogły czyszczenie rolek i prowadzić auto. W tym modelu L4160 EcoTank, a niemal równe 4 roki słabe zająknięcia. Drugie pięknie, ale mimo to zrobił jak na nowo kalibrację i poziomowanie cusów oryginalnych, których jest pełno w ciągu do połowy. U mnie na kanale wysyłam filmik z problemem i krzyczy komunikat, że właśnie to, co ludzie pisają, było zacięcia papieru, coraz pod te kasy, czy coś. Ładuję papier, bo kozę za tym. Każdym razem ustawiać bez sensu prowadnicę papieru i zamykać, otwierać klapkę. Załadowywać papier, w teorii jest załadowany i pasuje je idealnie po prowadnicy. Zrypała się wczoraj, gdy postanowiła zadrukować koperty i zmieniła prowadnicę pod niej i ustawienia papieru w telefonie. I tu koperty zadrukowało raz, potem już nie chciało. Wracając z powrotem do A4, około 6 na 12 kartek wydrukowało pięknie, bez żadnych zakłóceń. Drugie 6 zacę nadrukować poprzecznie paski, nie wzdłużnie jak tu się mo w przypadku braku tusu czy przytkania dusy. Tego nie ma, bo gdy się zaskoczy, to pięknie drukuje tusem i nie robi mazgajów. No to mimo, że często to robię, robi jak czyszczenie rolek w cygłowicy. Wersję tę szybką, wartką pomogło, ale tylko na chwilę wydrukowało zaś połowę zamierzonych, a połowę zaś poziome polski. No to skalibrowała, ustawiła wszystko jak trzeba, zrobiła generalne czyszczenie, sprawdziła, czy nie ma aktualizacji. No niestety nie było. Wszystkie ustawienia po kolei posprawdzała, nawet jak zresetowała i zamiast być lepiej, to było jeszcze gorzej. Chciała jak najczęściej zadrukowanej kortki. Wszystkie suche i proste były. A do niej to wszystko działało. Chciała zadrukować inną grafikę na części zadrukowanej kartki. Wsadzić zadrukowaną kartkę i na niej coś nadrukować. Tak jak do niej to szło, to teraz niestety zaczęły się kolejne problemy. Właśnie z tym, co napisała połowy, że jest tak stochastycznie. Roz przepuściło jedną kartkę i drukowało na drugiej. Innym razem przepuszczało dwie kartki i drukowało na trzeciej. Jeszcze innym razem przepuściło półtorej kartki. Dopiero tak jakby się zachciało i się drukować, ale się tak przytkało, jakby się cofło z powrotem, w tym sensie, że nie zaczęło, zrobiło tak stop, że papier jest w środku do połowy. Za każdym razem trzeba było anulować drukowanie, ale gdy już zaskoczyło to drukowanie, to drukuje pięknie. Muszę przyznać, bo kolorystyczko się zgodzą i te spasowanie tusów i tak dalej. Nic nie jest przyschnięte, bo często ją czyszczę, ale jak to Godom napisała, że przespanąc bez prądu, bo była wyłączona, teraz je niedawno tak uruchomiła i puściła troszkę powietrza z odpola, żeby troszkę się przewietrzyło, może jest coś ich może, ale to i tak nic nie dało. Bo próbowała jeszcze rozdrukować i robi się to samo i no to już to na sam koniec się zaczyna robić. To przepuszczą półtorej kartki, jedną kartkę przepuści całkiem, na drugiej kartce się do połowy zatnie i nie pójdzie dalej. Już się, i właśnie stoję i
właśnie protestuje, że ma papier w sobie, trzeba to anulować za każdym razem. I pusta nieładnowa to nic to nie daje. Nic nie pomogło ani na zimnym, ani na nocnym stoczu, ani wieczenie, ani w cieple nika, ani czyszczenie, ani resetowanie żadne ustawienia. A aktualizacji właśnie brak. No właśnie chyba że mogli przesłać wadliwą aktualizację, bo tak dość coś niedawno było. Ale kiedy to była ta aktualizacja, to już nie pamiętam, ale dość nie tak dawno, parę miesięcy temu. Na moje to jest coś za elektroniką będzie. Odbiorcom przekazującą sygnały w drukarce, nie w aplikacji, bo próbowała z różnych aplikacji drukować i z tej Wadepcona i z tej takiej innej fabrycznej, takiej w telefonie i to nic nie pomogło, więc tak stawiam, że to będzie pewnie coś z elektroniką, ale ja samo to tak nie grzebię w niej, bo wolę jest, żeby profesjonalista tak je zbadał i naprawił. Chyba zaś koszty nie są jak takie straszne. Zaś drukarka nie kosztowała 2 300, ale kilka tysięcy. Dokładnie nie pamiętam, bo to było w 2020 roku. To zaś ceny były troszkę inne, teraz te są trochę inne ceny. Także nie pamiętam. Nie bocę aż tak dawno. Ale to nie była do najtańszych, bo ten chodziło, żeby tu se były, to nie do nich. To ona była troszkę droższa i ten wyświetlacz i ten bezprzewodowy, bo ja inne z telefonu mogę korzystać, a z komputera nie mogę korzystać. O, tutaj jestem wczoraj, jest ten komunikat, co się wyświetlało. Zbliżał się termin zerowania poziomów tusów. No ale tusy były zapełnione, są do pełna i może nikomu to coś nie przyszło, żeby to wyrównać te poziomy tusów. Nie wiem, na początku myślała, że to może przez to się tak dzieje, bo może to ma jakiś tam licznik czy coś takiego i może zliczało, że może pomimo, że tusz jest, a on sobie obliczył, że może tego tuszu nie ma, pomimo, że jest pełno, nie, bo było dolewane, ale nikt tego nie wiedział, że to trzeba za każdym razem tam zerować, wpisywać, że jest pełno tuszu i zatwierdzać, nie, w ustawieniach. No to tego nie wiedziała, dopiero się dowiedziała wczoraj. No ale no i zrobiła to, wyzerowała te tusze, bo jest ich pełno. No ale to nie pomogło. To nic nie pomogło, ani czyszczenie, ani żadne te całe, jak to się nazywa? No te kalibracje, nie kalibracje, te czyszczenie tam, te ustawieniach, te zaawansowane i takiej. I nic to nie dało, no i to mam filmik nagrany nawet. Wyjście papierów, prowadnicy papieru od tyłu, potwierdź rozmiar i załaduj papier. Dosyć go było. Takie coś się pokazywało, żeby tu tam pogmerać, ale to nic nie daje przecież, bo tam wszystko jest ustawione prawidłowo. A wcześniej, teraz jeszcze za czym się to zaczęło robić, to papier się zaciął w drukarce. W środku tam troszkę go zmieliło, ale wszystko tam powyciągała. Nie siłą, no z tam sposobem, no i ze środka, jak tą klapę się do góry podnosi, ale to ty nic nie dało. To nic nie dało. No i ten. Tam w środku pod klapką nie ma nic. Żadnego papieru, nie ma żadnych elementów, nic. Także nie wiadomo, co to się to tak zrąbało. No i także. Uwidzimy, uwidzimy. No i tyle, to wam wysyłam. Może wy coś będziecie wiedzieć, to pisajcie w komentarzach. Może coś dopomożecie. Epson tak. No i może ktoś z was miał ten problem i go rozwiązał. Może wiecie, jak jest, mogło być kosta w serwisie, czy w oryginalnym, czy nie w oryginalnym serwisie. No, byle kartą robią, nie?